Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie w 35. odcinku podcastu Łódzkie Historie. Odcinek wyjątkowy, zaraz się dowiecie Państwo dlaczego. Witają się z Wami pracownicy Centrum Michała Damiak i Justyna Tomaszewska. Michale, dlaczego wyjątkowy odcinek? Co się dzisiaj będzie działo? Przede wszystkim jest plot twist, bo pracowników Centrum Dialogu będzie trochę więcej, bo gościni dzisiejszego odcinka, my zawsze mówimy, że mamy wyjątkowych gości, ale dzisiaj jest tak w ogóle, bardzo będzie nostalgicznie i będzie bardzo, mam nadzieję, że miło i wspaniale, bo gościmy panią dyrektor Centrum Dialogu, Joannę Podolską. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pani dyrektor. Tak, i dzisiaj chcemy trochę o Centrum Dialogu porozmawiać, bo jest wyjątkowa okazja. W zasadzie w tym tygodniu była taka fenomenalna akcja na Facebooku, gdzie wszyscy pracownicy Centrum mieli takie wspaniałe zdjęcia w czerni, w bieli, gdzie każdy wyglądał tak pięknie jak w rzeczywistości. A nawet jeszcze piękniej? Niektórzy, ale niektórzy tak po prostu pięknie jak wyglądają na co dzień, to dlatego tak lubimy chodzić do biura, bo to jest taka atmosfera pięknej wspaniałości. No ale to też była jedna, ta akcja była jedną z kilku będących celebrowaniem urodzin Centrum Dialogu. Centrum Dialogu zostało powołane przez Radę Miejską Łodzi w 2010 roku, przez Radę Miejską w sierpniu. W październiku tego samego roku, 2010, otrzymało imię Marka Edelmana i to było w pierwszą rocznicę śmierci Marka Edelmana i on stał się patronem Centrum Dialogu. Ale instytucja zaczęła działać w kolejnym roku, czyli w roku 2011. Początkowo w siedzibie przy ulicy Tymienieckiego w tak zwanym Bielniku Kopisza, ale wtedy z pełniącą obowiązki dyrektora, właściwie jeszcze biuro dopiero raczkowało i pełniącą obowiązki dyrektora była pani Jadwiga Kwaśniak, a ja zostałam powołana na dyrektora Centrum Dialogu 1 kwietnia, bo to prima aprilis oczywiście, to jasne. Bo to był pewien żart, że od 1 kwietnia ruszamy. I ponieważ 1 stycznia po pierwsze są urodziny Marka Edelmana, więc świętujemy urodziny Marka Edelmana, poza tym wszyscy sylwestrują, noworokują i tak dalej, uznaliśmy, że ten 1 kwietnia to jest dobra data, świetna data przy okazji prima aprilis, żeby świętować urodziny Centrum Dialogu i tak naprawdę świętujemy, czyli teraz, 1 kwietnia 2021 roku, skończyliśmy 10 lat. Czyli można powiedzieć, że Centrum Dialogu jest 10-latkiem i zaczyna 11 rok. Długi ten żart prima aprilisowy się udał. Najdłuższy żart chyba w historii świata. Chciałam powiedzieć, że dla mnie to też jest bardzo ważna data, ponieważ ja jestem z centrum związana od samego początku. Od 1 kwietnia, jak podjechałam swoim kochanym rowerem, który już ma przynajmniej 10 lat, cały czas nim jeszcze, do Bielnika Kopisza i zaczęła się chyba fajniejsza przygoda, która trwa na szczęście jeszcze. Pani dyrektor, czyli warto chyba wspomnieć rzeczywiście o tych naszych siedzibach. Może uporządkujmy to, bo nie wszyscy widzowie, słuchacze może wiedzą, że docelowo jesteśmy oczywiście w Parku Ocalałych, ale to nie było tak od początku. Nie i też od początku nie było do końca wiadome, czy miasto jednak podejmie decyzję, żeby budynek, którego budowa rozpoczęła się troszkę wcześniej, bo chyba w 2009 roku zostały fundamenty postawione i takie pierwsze ściany w 2010, czy będzie kontynuowana. Tutaj chodziło też o środki europejskie, także jak w momencie, kiedy centrum zaczęło funkcjonować, byliśmy w zastępczej siedzibie przy, tak jak powiedziałam, w Bielniku Kopisza na, nie wiem, to jest chyba czwarte piętro, czy w każdym razie w takim, na poddaszu, co miało swoje bardzo ważne i super, świetne konsekwencje, dlatego że z okna akurat mojego pokoju, bardzo, bardzo pięknego, moje okno wychodziło na fabrykę sztuki, która też właściwie raczkowała, zaczynała. I tam swoją siedzibę miał Teatr Chorea, więc ich próby
śpiewania, chóru i takie różne przygotowania do spektakli odbywały się na swój sposób na naszych oczach, co zaowocowało później wspólnymi projektami, długą trwającą właśnie przynajmniej te 10 lat przyjaźnią i wspólnymi projektami z Teatrem Chorea i Fabryką, i Fabryką Sztuki. Ale jeszcze tego samego roku, na koniec roku, przenieśliśmy się do miejsca, gdzie była siedziba festiwalu, wtedy już Łódź Czterech Kultur, ponieważ centrum dostało na rok taką propozycję, prośbę, żebyśmy przez rok byli jako instytucja organizatorami festiwalu, ale okazało się, że ten rok się jeszcze przedłużył, bo byliśmy organizatorami festiwalu w roku 2011 i 2012 i naszą drugą siedzibą był Plac Wolności. Plac Wolności, gdzie byliśmy aż do momentu, kiedy siedziba w Centrum Dialogu w Parku Ocalałych została zakończona i mogliśmy się przenieść i to było z początkiem 2014 roku. Oficjalne otwarcie budynku było 24 kwietnia w setne urodziny Jana Karskiego i budynek otwierał ówczesny prezydent Łodzi, prezydent Polski, pan prezydent Bronisław Komorowski. I to jest nasza docelowa siedziba od 2014 roku do dziś. To już pamiętam, bo ja pamiętam, że jak ja się rekrutowałem do Centrum Dialogu, to już było to właśnie w tej aktualnej, dzisiejszej siedzibie docelowej, też jeszcze robiłem zdjęcia całego zespołu już na nowych fotelach, to też pamiętam, że to są pierwsze moje wspomnienia. Dlatego chyba chętnie posłucham o tym etapie na Placu Wolności i Tymienieckiego, bo to jest taka, w naszym pokoju 113, to jest numer naszego pokoju w centrum, krążą legendy o tym pokoju i tych siedzibach, jak było cudownie i wspaniale tam. Więc jakby wszyscy dobrze pamiętają chyba, jak to tam się super bawiło i jakie to były piękne czasy. Ja nie wiem, na ile dużo my możemy powiedzieć i ile zdradzić. Dużo się działo. Może tak, rzeczywiście ta siedziba pierwsza, to powiedziałabym, że ona była najmniej jednak intensywnie tam funkcjonowaliśmy, ponieważ mieliśmy jednocześnie, byliśmy organizatorami właśnie Festiwalu Czterech Kultur, Łódź Czterech Kultur i bardzo dużo takich działań społecznych, powiedziałabym, socjalnych, przeniosło się do tamtej siedziby, czyli bardziej do centrum. Natomiast z różnych powodów mieliśmy pewien kłopot taki ekologiczny, tam jakieś były kleje, tam się źle czuliśmy, tam były takie historie, cały czas mieliśmy mieć okna otwarte, ponieważ było też strasznie gorąco. Było potwornie. Bardzo gorąco latem, a myśmy tam lato przecież spędzili właśnie bardzo gorąco, także tutaj, ale nie mieliśmy za bardzo na czym siedzieć, więc jak mieliśmy zebrania, malutki był zespół, to naprawdę było kilka osób, ale Justyna do tego zespołu należała na początku. Pani właśnie Jadwiga Kwaśniak, była Anita Naumiec i Natalia Żurowska, które były związane z festiwalem. I prawie dość szybko do ekipy dołączył jeden rodzynek, bardzo, bardzo długo przez naszą Halinkę Elczeską, która nam od początku bardzo kibicowała, był właśnie nazywany rodzynkiem, bo był jedynym chłopakiem w zespole, czyli był nauczycielem, edukatorem i była Małgosia Misiowiec, która zaprojektowała logo, które teraz przekształcane jest cały czas. Był z nami od początku też Adam Sikorski, który nie jest pracownikiem etatowym, ale cały czas jako osoba związana też z festiwalem, z grafikami naszymi, różnymi przygotowaniami, plakatami festiwalowymi, a później centrum jest związany. Justynka, pomóż mi jeszcze. Dominika Suat, która prowadziła sekretariat. Teraz Dominika jest nad morzem. Pozdrawiamy serdecznie. Jesteśmy nad morze. Tak. Była z nami od początku Eliza Gaust, ale Eliza była związana z festiwalem. Ona była tam koordynatorką części działań festiwalowych, także nie była na stałe. No, ekipa była naprawdę kilkuosobowa. Także była jeszcze Kasia Gucio, która też... Kasia Gucio była przez
2 lata chyba z nami. Bardzo, bardzo ważną osobą była na początku tworzenia Centrum Dialogu. Też od początku wydawało nam się to ważne, żebyśmy funkcjonowali w języku polskim i angielskim. Ona jest cudowną tłumaczką. Pozdrawiamy bardzo Kasię Gucio. I Kasia przygotowywała materiały, które były, no my w zasadzie funkcjonowali, może to Michale dla Ciebie, ewentualnie dla słuchaczy jest ciekawe, my praktycznie przez 3 lata działaliśmy w przestrzeni miasta i we współpracy z różnymi instytucjami, bardzo blisko współpracowaliśmy z Muzeum Miasta Łodzi, bardzo dużo wydarzeń naszych odbywało się w Muzeum Miasta Łodzi, z Muzeum Kinematografii, gdzie czasami właśnie filmy pokazywaliśmy. Bardzo dużo chodziliśmy do szkół, ponieważ nie mieliśmy swojej siedziby i uczniowie, nauczyciele nie mogli do nas przychodzić, także my chodziliśmy do szkół i bardzo dużo robiliśmy spacerów. Także Justyna, to ty możesz powiedzieć, bo w zasadzie zaczęliśmy działać 1 kwietnia, właśnie. A w weekend majowy zrobiliśmy... Ale wcześniej zrobiliśmy wydarzenie, bo pierwsze wydarzenie Centrum Dialogu było w kwietniu już. 1 kwietnia zaczęliśmy działać, a chyba 17 kwietnia robiliśmy Yom HaShoah i potem Edelmana. Tak, tak naprawdę Edelmana i Margolis, tak? Bo zrobiliśmy tak. Alinę Margolis i Marka Edelmana, takie podwójne, bo Alina Margolis, żona Marka Edelmana, ma urodziny 18 kwietnia. I wtedy przyjechał syn chyba, bo kwiat, już nie pamiętam, ale ja wiem, też nie pamiętam. Pamiętam na zdjęciach, że pani prezydent, wtedy pani wiceprezydent Agnieszka Nowak była z nami i przyjechał właśnie Edelman Aleksander i składaliśmy żonkile pod drzewem. Nazwaliśmy tak. Wtedy Markiem. Dębem Marka Edelmana. Tak. Edelmana. Pamiętam też, że wtedy poznałam Simchę Kellera. To było moje pierwsze takie spotkanie. Simcha był wtedy rabinem Łodzi i zrobił na mnie ogromne wrażenie, że to jest tego. I już mieliśmy edukację, także już wtedy była młodzież, już robiliśmy pierwsze lekcje o getcie warszawskim. Także myślę, że to jest niesamowite, bo musicie Państwo wiedzieć, że my się nie znaliśmy wcześniej. To znaczy rzeczywiście Natalię, Anitę poznaliśmy 1 kwietnia, w dniu, kiedy centrum zaczęło działać i Kasię Gucie też. Kasię Gucio. My robiłyśmy wcześniej jedną akcję razem w ramach Kolorowej Tolerancji, rekord turystyczny Łodzi, który ja miałam przyjemność koordynować. I od 1 kwietnia, jak to wszystko ruszyło, to się okazało, że to jest naprawdę fajna, zaangażowana ekipa, która chce robić, chce działać i ruszyliśmy z kopyta. To było w maju, robiliśmy pierwsze wydarzenia, potem robiliśmy piknik europejski, o którym chyba już nikt nie pamięta. Europejski, tak. I tych wydarzeń naprawdę było od samego początku bardzo dużo. To znaczy może chyba warto powiedzieć, bo w moim przypadku jest troszkę inaczej, bo ja mimo, że od 1 kwietnia pracowałam, ja zespół tworzyłam, to te pierwsze 3 miesiące jednak byłam trochę przy centrum już i szukałam właśnie osób, które chciałabym zaprosić do współpracy przy realizacji centrum, stąd też wyłapanie Justyny, którą obserwowałam rok wcześniej przy organizacji właśnie rekordu w Kolorową Tolerancję, bo Kolorową Tolerancję wtedy głównym organizatorem był Instytut Tolerancji, którego ja byłam prezesem przez chwilę. Kasia Gucio, która była wtedy studentką po anglistyce i kulturoznawstwa, która też była świetną koordynatorką. Natomiast Eliza, Anita i Natalia były związane wcześniej z festiwalem Dialogu Czterech Kultur, a później były związane właśnie z festiwalem Czterech Kultur i były z tamtą ekipą przede wszystkim związane i zostały włączone do centrum, które zostało też organizatorem na kolejny rok festiwalu. Niestety z bólem mogę powiedzieć, z wielkim rozczarowaniem dla nas było to, że w 2012 roku, już w momencie, kiedy to był właściwie jedyny festiwal, który robiliśmy w pełni jako ekipa, jako Centrum Dialogu, myśmy zaprosili do współpracy kuratorów, bo wydawało nam się
Wydaje mi się, że najlepiej jest zaprosić ludzi, którzy znają Łódź i mogą o tej Łodzi opowiedzieć. Mieliśmy wtedy fantastycznych kuratorów. Wydaje mi się, że to jest fajny pomysł. Zresztą to jest kontynuowane. Plan był taki, żeby co roku był inny skład kuratorski. Wtedy kuratorami między innymi był pan profesor Józef Robakowski, który był kuratorem takiej niesamowitej wystawy rosyjskiej. Był wtedy też z nami, już współpracował Artur Chrzanowski, który zrobił kapitalną wystawę. Wtedy festiwal był pod hasłem generacje, pokolenia. Mieliśmy film w festiwalu, był Tomek Majewski, dziś profesor Uniwersytetu chyba Jagiellońskiego, był kuratorem tej sekcji filmowej. Mieliśmy, no pan Tosza był nadal kuratorem teatru i literatury, ale no była, robiliśmy wtedy między innymi wymyślony od początku kwartet czterech kultur, czyli zaprosiliśmy do współpracy czterech muzyków z czterech krajów, którzy zagrali muzykę czterech kompozytorów właśnie polskiego, żydowskiego, rosyjskiego, niemieckiego. I oni stworzyli nie tylko wspaniały koncert do słuchania, ale także to wydarzenie było niesamowite, bo zagraliśmy go w podziemnej katedrze. Wtedy Zwick i ówczesny prezes, chyba dyrektor, pomógł nam w tym, żebyśmy mogli zejść tam i żeby muzycy zagrali ten koncert. Później zresztą ten kwartet pojechał do Tel Awiwu, do Berlina i do Sankt Petersburga. Ja tylko dodam, że możecie Państwo obejrzeć koncert na naszym YouTubie. On był zarejestrowany i rzeczywiście można w tej katedrze niesamowitej na Stokach ją obejrzeć. I to był chyba taki naprawdę, oprócz tego w tym samym roku zrobiliśmy razem z Teatrem Nowym spektakl Hotel Savoy. Ja chciałam tylko dodać, że poza tym pięknym, artystyczną częścią jest to, Michał, chyba o co Ci chodziło, czyli naprawdę epickie imprezy wokół festiwalu. Nie będę zdradzała szczegółów, ale był to czas w moim życiu, kiedy praktycznie po prysznicu szłam do pracy. Także było fantastycznie, bardzo dobre rozmowy się wtedy toczyły i bardzo dużo poznałam ciekawych ludzi. To znaczy, te przyjaźnie trwają do dzisiaj w ogóle, co jest niesamowite. Pofestiwalowe z niektórymi osobami. To znaczy myślę, że rzeczywiście to był taki też taki okres, kiedy oczywiście rodzi się nowa instytucja, nowe miejsce, nowy zespół się tworzy, ludzie się poznają, bardzo dużo pomysłów było. Dlatego tym bardziej powiedziałam, że to było takie bardzo fajne rozpędzenie się, no ale decyzją miasta festiwal został przeniesiony i inna ekipa, inny skład był wyrobiony, także pomysł nasz był taki, żeby festiwal był takim rodzynkiem i czymś takim bardzo ważnym dla nas i dla Łodzi i pokazującym tą wielokulturową Łódź. No może trzeba jednak powiedzieć, że takie statutowe nasze zobowiązania były też bardzo poważne i bardzo serio, bo my tutaj opowiadamy o tym takim, no z punktu widzenia wspomnień, oczywiście najmilszym, najfajniejszym okresie, tak jak Justyna opowiada, ale myśmy robili oczywiście w imieniu miasta, w imieniu pani prezydent, obchody getta, które są takim w kalendarzu rocznym centrum wydarzeń, jakim naprawdę bardzo ważnym wydarzeniem. Czyli zapraszaliśmy gości naprawdę z całego świata zajmowaliśmy się też i do dziś się zajmujemy Parkiem Ocalałych, gdzie jesteśmy w kontakcie z rodzinami. To się zaczęło właśnie w tym roku 2011-2012, kiedy zaczęliśmy tworzyć ludzi, którzy zaczęli nas poznawać dopiero. Przecież może warto powiedzieć, wciąż jeszcze podkreślić, nas nie było, myśmy byli z niczego i jeszcze do tego nie mieliśmy miejsca. Także no może tyle, bo rzeczywiście mogłabym się rozgadać, a to raczej. Ja też chciałam jeszcze powiedzieć, że zrobiłam tutaj z Moniką Ptasińską, która od niedawna jest w zespole, ale pięknie się wpisała w naszą ekipę. Zrobiłyśmy statystykę 10 lat Centrum Dialogu i wyszło, że przez 10 lat zrobiliśmy ponad 2000 wydarzeń.
Myślę, że to jest mało. Znaczy, zrobiliśmy więcej tych wydarzeń niż 2000, bo na początku nie liczyliśmy edukacji w tych wydarzeniach, które były podawane do tych raportów rocznych. Tej edukacji robiliśmy od samego początku bardzo dużo, więc myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że to było grubo ponad 2000. Czy jest takie wydarzenie, pani dyrektor Joanno kochana, takie, które szczególnie tam gdzieś pamiętasz, które gdzieś coś takiego poruszyło, było wyjątkowe z tych ponad 2000? O jednym już powiedziałam, czyli o Kwartecie Czterech Kultur i zarówno tym podziemnym, i w ogóle jako przedsięwzięciu, bo to było naprawdę, zresztą ci muzycy do dziś są z nami w kontakcie i pytają, kiedy dalej, ponieważ oprócz tego, że później pojechali w te cztery miejsca, to w następnym roku byli tutorami dla muzyków, dla studentów i tutaj w Łodzi zorganizowaliśmy, wciąż bez siedziby, przypominam, oni grali, zresztą z Filharmonią bardzo blisko byliśmy związani, zrobiliśmy orkiestrę czterech kultur i z tą orkiestrą zagraliśmy już nie za granicą, ale w Warszawie i w Poznaniu. I to było takie bardzo, bardzo ważne przedsięwzięcie drugim. No i Hotel Savoy, o którym też wspominałam, za którą wspólnie z teatrem otrzymaliśmy energię kultury. To piękne, piękne wydarzenie dziejące się w Hotelu Savoy. Dla mnie myślę też takim ważnym wydarzeniem, które miało być też taką w pewnym sensie alternatywą czy odskocznią, czy takim innym wydarzeniem, kiedy już nie mogliśmy robić festiwalu. Wymyśliliśmy, a nie byliśmy jeszcze w Parku Ocalałych, zrobiliśmy w 2013 roku, który był rokiem Tuwima, w Helenowie, czyli w parku tym zabytkowym przy ulicy Północnej, zrobiliśmy bardzo fajną imprezę, taki piknik rodzinny, czerwcowy, Noc Świętojańską z Tuwimem w tle. I to takie, wydawałoby się skromne, od początku miało to być wydarzenie, taki elegancki piknik rodzinny, niedzielny, dla rodzin, bez alkoholu, co bardzo chcieliśmy, żeby właśnie nie było tam alkoholu, żeby była fajna, przyjemna zabawa z piękną muzyką, także nawet mieliśmy i Vivaldiego bardzo serio i mieliśmy jazz i ta impreza wpisała się fenomenalnie w kalendarz roczny przez 5 lat, czy nawet 6, mieliśmy swingujący Helenów jazzowy, mieliśmy teatralny, filmowy, awangardowy, sportowy. Także ta impreza wspaniale się wpisała w te rzucanie płatków piwoni. Także no niestety z różnych powodów musieliśmy też z tego wydarzenia zrezygnować. Ale to jest też bardzo takie fajne i myślę wydarzenie, które wpisało się w kalendarz. W 2015 roku zrobiliśmy cały projekt roczny o bałutach. Myślę, że to też warto powiedzieć, bo miasto Bałuty i stulecie Bałut, to myśmy zainicjowali to roczne obchody i bardzo dużo się działo. W tym między innymi zrobiliśmy bigiel przy ulicy Żytniej, gdzie też setki osób przyszły i bawiły się łącznie z lokalsami, którzy bardzo się wtopili w tę zabawę. Pamiętam, właśnie tańczyłam z Leonem Weintraubem, już wtedy chyba 90-letnim prawie, który przyjechał z nami, z kapelą bałucką, tańczył i świetnie się bawił, tak jak ponad chyba 2000 osób, także to na pewno też jest takim wydarzeniem. No nie wiem, mogłabym pewnie kolejne mówić, koncerty, które robiliśmy przy okazji obchodów getta, chociażby w parku staromiejskim, w miejscu, czy tuż obok miejsca, gdzie znajdowała się stara synagoga wyobraźni, gdzie zorganizowaliśmy też warsztaty archeologiczne, czyli szukaliśmy fundamentów tej synagogi razem ze studentami i przede wszystkim pod opieką pracowników Instytutu Archeologii i Muzeum Archeologicznego i wykopaliśmy te kawałki fundamentów, niestety musieliśmy je zakopać i choć zostaliśmy wpisani w taką listę, żebyśmy dalej szukali, ale niestety nigdy na to funduszy dalej nie było i to się nie udało. Także mnóstwo takich rzeczy, które się działy. No może tyle. A Michała, ty? Bo ty jesteś z nami 6-7 lat, tak? No to które wydarzenie takie
Jakieś najważniejsze dla ciebie? Znaczy ja, jak pani dyrektor mówiła, to ja sobie myślałem, który koncert mi się najbardziej podobał, z tych, w których miałem przyjemność brać udział. I pamiętałem Brave New World. Tak, to był w 2014. Pamiętam Weigelmana, to było rok temu, tylko nie wiem, czy dwa lata temu. Nie, 2018 Weigelman, jeżeli Get to Tango. Tak. W Teatrze Nowym, świetne to było. Tak. I jeszcze myślę o Ptakach Smutku z tego roku, że też no dla mnie bardzo tak. Wysoko. Dla mnie Elsztat i Ptaki i... Smutku. Właśnie nie jestem w stanie chyba wybrać, bo jakby ten pierwszy koncert z 2014 tak wspominkowo, bo to pierwszy mój rok pracy w Centrum i w ogóle współpracy, więc tego chyba nigdy nie zapomnę, ale chyba Weigelman był chyba najbardziej. A jeśli chodzi o wydarzenie, które, no to jednak chyba Karski i to, że Centrum było koordynatorem tych obchodów Roku Karskiego w Łodzi. I jakie to były wielkie wydarzenia, właśnie prezydent, który otwierał budynek Centrum, ale sama wystawa, która stała w centrum potem przez dwa lata? Chyba dwa lata potem jeszcze. Nawet chyba dłużej. Tak, dwa lata. W 2016 roku zmieniliśmy, tak, tutaj pan dyrektor Jarosław Suchan był kuratorem. Mieliśmy bardzo piękną i częściowo wciąż wykorzystywaną konstrukcję, którą przygotował Robert Rumas. Narodowe Centrum Kultury, które sfinansowało tę wystawę. I mnóstwo oczywiście działań wokół tego roku karskiego, łącznie z edukacją i z utworzeniem klubu Kuriera, czyli taką edukacyjną akcją prowadzoną przez lata, no, zainicjowaną przez Szymona Pawlaka, ale która no, kontynuowana była przez, wydaje mi się, że edukacyjnie to bardzo, bardzo, bardzo fajne i mam nadzieję, że wielu młodych łodzian, teraz być może studentów już, wspomina ten czas. Justynka, no to przepraszam, ja tutaj jestem gościem, ale zapytam w takim razie, no, żebyś ty powiedziała, które dla ciebie, chociaż w takim smutku, ale co jeszcze przez te 10 lat, bo ty jesteś tak jak ja od początku. No dla mnie to wszystko, o czym wy mówiliście, było bardzo ważne, ale też takim bardzo, to co lubię w naszych wydarzeniach, to są te spotkania z niesamowitymi osobami, czyli ten cały projekt Tłumaczenie Świata, gdzie mieliśmy przyjemność gościć profesora Bartoszewskiego, który dla mnie to było wydarzenie, chyba na które bardzo, no chyba najbardziej czekałam na niego tutaj i pamiętam, że razem stałyśmy na zimnie, czekałyśmy aż samochód wjedzie, bo to jeszcze musicie Państwo wiedzieć, że to jakby przygotowywanie tych wydarzeń też jest niesamowitą pracą, ale bardzo ciężką, ale też taki jakby samo wydarzenie to jest już dla nas taka wisienka, już jakby jest... Rzadko się zdarza, że możemy całym zespołem na przykład usiąść i wysłuchać jakiegoś spotkania, bo przeważnie dużo rzeczy dzieje się dookoła i trzeba chodzić, odpowiadać na różne pytania, pomagać i wyjaśniać sprawy bieżące. Więc dla mnie ci goście, którzy do nas przyjeżdżają, czy z wizytą taką nieoficjalną jak Umberto Eco, na którego też nie spodziewaliśmy się i to było coś niesamowitego, czy aktorzy, którzy tutaj przyjechali, czy Christian Berkel, którym się zachwycamy po dziś dzień i różne tego typu spotkania i nawet powiem wam, że to, że my teraz takie rzeczy robimy online, to też otwiera nowe możliwości, bo dzięki temu mieliśmy przyjemność rozmawiać z Joanną Fabicką, Cezarym Harasimowiczem. Będzie za chwilę spotkanie z niesamowitą badaczką Małgorzatą Wosińską o Ruandzie. Więc ten online też nam otwiera bardzo dużo drzwi. Nie są to takie same emocje i ta sama energia, jak tutaj w naszej sali na dole, jak robiliśmy spotkania na 200 osób. No ale to też myślę jest fajna możliwość, bo ten dialog w centrum jest bardzo ważny. A drugim takim wydarzeniem, jeszcze tego szybko powiem, jest Żywa Biblioteka. Bo myślę, że to jest w ogóle kwintesencja edukacji, rozmowy, poznania drugiej osoby i ja sobie bardzo wysoko cenię ten projekt i bardzo go lubię. Jak bardzo, no, bardzo wielu gości, no może mieliśmy do wybuchu pandemii, bardzo wielu gości przyjeżdżających tutaj jest naprawdę z różnych krajów. To są często edukatorzy, którzy są... przepraszam, bo tutaj się coś wydarzyło,
którzy przyjeżdżają i pytają, rozmawiają z nami o tym, co to jest za centrum, czym się zajmujemy. To ja przede wszystkim opowiadam o tym, o takich projektach, które są projektami w dialogu i wydaje mi się, że to jest chyba najcenniejsze. To, co Justyna też powiedziała, że ten proces jest ważny, to wydaje mi się, że z naszego punktu widzenia ten proces jest najważniejszy. Bo to, że później mamy koncert, to jest po prostu już tym przyjemnym efektem tego, ale jest długi okres przygotowań i poznawania się. I takim projektem, o którym nie powiedziałam, a który dla nas jest ogromnie ważny, jest Szpera 42. To jest projekt, który zainicjowaliśmy, właściwie zainicjowało to przyjazd do Łodzi Ruth Yosterman z Izraela, która była tancerką i która chciała zrobić projekt o swojej, jakieś inspirowane wydarzeniami związanymi ze swoją babcią. Tomek Rodowicz, który też tutaj był tym zainteresowany, i Teatr Chorea. I wspólnie stworzyliśmy razem z Ruth i Tomkiem, Teatrem Choreą, projekt na obchody w 2012 roku, to ten taki naprawdę duży rok. Wydarzenie, które działo się wielokrotnie, bo trzykrotnie było powtarzane na ulicach Bałut, czyli wydarzenie inspirowane strasznymi takimi wydarzeniami z 1942 roku, kiedy Niemcy zażądali wywiezienia z Łodzi, z getta, dzieci do 10 roku życia. I oczywiście historia jest wstrząsająca sama w sobie, natomiast tutaj był proces, kiedy artyści z Izraela przyjeżdżali, kiedy wspólnie przez długie miesiące, bo to prawie rok trwały przygotowania do tego wydarzenia, zawiązywały się przyjaźnie, kiedy podczas przygotowywania tego projektu działy się rzeczy bardzo, bardzo trudne. W każdym razie to jest niesamowite. A drugi projekt taki w dialogu to jest projekt z Norwegami, właściwie polsko-norwesko-niemiecki w dialogu, kiedy przyjeżdżali do nas studenci właśnie z Norwegii, między innymi z Wolde i z Bergen, z Niemiec i z Polski, którzy tutaj starali się przygotować wspólne działanie wokół getta. Tych wydarzeń było bardzo dużo, było bardzo dużo niesamowitych ludzi, bo zespół się powiększał. Dochodziło też bardzo dużo osób, właśnie z którymi współpracowaliśmy, czyli artystów technicznych, wszyscy byli niezwykle zaangażowani. My mamy taką prośbę do Państwa, żebyście w komentarzu napisali takie wydarzenie, z którym się Wam centrum najbardziej kojarzy. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. No i oczywiście zachęcamy do tego, żeby z nami być dalej, bo to nie koniec. My się dopiero rozkręcamy. Ja mam jeszcze pytanie, ale to jest takie, ono jest pół żartem, pół serio. Czy my mamy gdzieś zmierzone, ile kilometrów przeszliśmy na naszych spacerach? Przez jakiś czas to robiłyśmy z Natalią. Natalię serdecznie pozdrawiam. To jest tak? W ogóle, bez Natalii centrum wyglądałoby inaczej. I z Natalią kiedyś na każdym spacerze włączyłyśmy Endomondo, więc możemy średnią wyciągnąć. Ale no, Łódź przeszliśmy wzdłuż i wszerz. Oj tak, były to spacery różne, wielokulturowe, czterech kultur, różnymi tradycjami, po getcie, po jednym, drugim cmentarzu, szlakiem synagog, szlakiem Niemców łódzkich, rosyjskim. No naprawdę, naprawdę, i to wielokrotnie, co roku, bo też jeśli byśmy nie robili, to ludzie cały czas do nas przychodzą i mówią, żebyśmy robili te spacery, mimo że jest już bardzo dużo i przewodników, i różnych organizacji, instytucji, PTTK-u i przewodników, to mimo wszystko te spacery cały czas są jakąś taką przynajmniej letnią naszą tradycją. A my też je lubimy, bo to jest też taka możliwość spotkania się z Państwem, posłuchania o Waszej Łodzi. Ja bardzo lubię, bardzo. No fajne rzeczy robiliśmy, chciałam powiedzieć, że ten czas teraz wokół 10 urodzin jest takim dla mnie czasem wspomnień. Oglądam bardzo dużo zdjęć i rzeczywiście no, zrobiliśmy niesamowite wydarzenia, dużo wydarzeń mniejszych, ale myślę, że to, co jest siłą centrum, i teraz zabrzmie pewnie jak jakaś napuszona rzeczniczka, to myślę, że jest to, że jakby to, co robimy, ma sens. Że nawet te najdrobniejsze rzeczy, na które przychodzi mało osób, bo są jakieś bardzo takie zamknięte, czy dla wąskich grupy odbiorców, to one mają sens i coś tam zmieniają, zmuszają do refleksji, i z tego ja osobiście jestem bardzo dumna.
Zaraz się popłaczę. Ja myślę, że też nie mogłabym nie powiedzieć o tym, że są świetni, fajni ludzie, którzy mają pasję, działają z centrum i przy centrum, zarówno jako pracownicy stali, którzy są tutaj. Często niektórzy się rozstają z wielkim trudem. Oczywiście różne losy życiowe i tak dalej rzucają im w różne miejsca. Niektórzy odchodzą, bo jakieś inne pomysły mają dla siebie, ale są związani prawie wszyscy z centrum. Czyli zespół to jest coś, co myślę, że jest absolutnie nie do przecenienia, jest bardzo ważny i ludzie, którzy są wokół, czyli ci, którzy zarówno do nas przychodzą, jak i nam kibicują. I tutaj chciałabym powiedzieć przede wszystkim o tych, którzy od lat już jesteśmy też obecni w sieci. Justynka, tutaj Szapoba, bo ty prowadzisz Facebooka i stronę i tak dalej. I jesteśmy ogromnie wdzięczni za to, że jesteście Państwo z nami, niezależnie od tego, czy jesteście w Łodzi, w Warszawie, w Sztokholmie, w Kopenhadze, w Nowym Jorku, w Tel Awiwie, a nawet w Argentynie czy Australii. Bo to jest niesamowite. Wiemy to, co Justyna powiedziała, że wiemy, że to ma sens. Naprawdę czujemy, że jest taka instytucja potrzebna w Łodzi. Jest dla nas tu, no, mamy nadzieję i zapraszamy coraz więcej osób, ale że jest także potrzebna tym, których tutaj na stałe nie ma, ale mają tutaj swoje korzenie. I jakoś są związani z Łodzią, chociażby sentymentalnie. Także no, mamy wielkie szczęście, że pracujemy w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Nie powiedzieliśmy o Marku Edelmanie jako o patronie. Właściwie nie powiedzieliśmy nic, a tutaj wydaje mi się, że trzeba powiedzieć, bo to jest fenomenalny patron, który na początku wcale niektórzy mówili, że to będzie bardzo trudny patron, że będzie dlatego, że tak samo wzbudza dużo emocji pozytywnych, jak i w niektórych różne emocje, że chociażby będzie, jest postrzegany jakoś też politycznie oczywiście, ale także ze względu na swoje poglądy, chociażby, że będziemy mieli utrudniony kontakt z, nie wiem, z różnymi instytucjami w Izraelu, ponieważ on może powiedzmy nie był takim entuzjastą Izraela, ale myślę, że to tak mało powiedziane. W każdym razie wydaje mi się wprost przeciwnie, że Marek Edelman właśnie również poprzez to jest fantastycznym patronem Centrum Dialogu, który zakłada dialog ponad podziałami, ponad różnorodnościami, ponad różnorodnością światopoglądowo-religijną, areligijną, ponieważ Marek Edelman mówił, że trzeba i reagować, i trzeba promować to, że ludzie powinni być dla siebie dobrze i że trzeba mówić o miłości, a nie o nienawiści i nienawiść zawsze zwalczać. Także no, i uczył empatii, mówił o empatii. Choć może z tą empatią sam miał różnie, ale na pewno jest fenomenalnym patronem, który właśnie nam pozwala rozmawiać o bardzo trudnych tematach i zaprasza, dzięki niemu możliwym zaprosić tutaj chociażby, nie wiem, Janinę Ochońską, która robi fenomenalne rzeczy i też centrum nie działa tylko lokalnie, ale przynajmniej, a może globalnie. O. Ja też jestem bardzo zadowolona, że mamy takiego patrona, bo on prywatnie mnie nauczył, że nie ma się czego bać, że jakby, jeżeli się czegoś boję, to zawsze myślę, że Edelman by się nie bał. Bardzo ciekawe. Dobrze. A jeszcze mam takie pytanie, tylko ja nie wiem, czy je dobrze wypowiem, bo 10 lat to z jednej strony to jest całkiem dużo jak dla człowieka albo na przykład jak dla zwierzątka, ale czy dla instytucji to jest dużo 10 lat? Jak myślicie? Czy jesteśmy, jakby centrum jest na początku, startuje, dopiero się rozpędza, czy już jesteśmy tacy osadzeni w społeczności i nasze działanie jest dobrze widoczne? Ja myślę, że jest tak, że my
z jednej strony jesteśmy w takim momencie, że jeszcze bardzo dużo przed nami, że trochę świat dookoła jakby wymusza na nas działanie i to, co, za co ja cenię centrum, to to, że my jesteśmy, jakby reagujemy na to, co się dzieje dookoła. Więc patrząc wstecz, zrobiliśmy bardzo dużo, ale też widzę jakby sens tego, żeby instytucja działała dalej i miała nawet trochę inny profil, trochę mniej może tak stricte historyczny, bo my jednak jesteśmy bardzo kojarzeni z wydarzeniami związanymi z historią Łodzi, chociaż robimy bardzo dużo innych rzeczy, ale to ja myślę jako osoba odpowiedzialna za promocję mogę śmiało odpowiedzieć, że to po prostu Państwa najbardziej interesuje, więc jakby siłą rzeczy te wydarzenia przebijają się najwięcej. Myślę, że jesteśmy na początku bardzo ważnych działań, które, zwłaszcza edukacji, które mam nadzieję zmienią, może nie świat, ale sposób myślenia niektórych ludzi i rozszerzą horyzont, a to jest myślę w tym momencie kluczowe. Ja uważam, że dla instytucji to jest bardzo krótko, że biorąc pod uwagę, że tak naprawdę można powiedzieć, że działamy bardziej w sposób dostrzegany jako instytucja od roku 2014, czyli tak naprawdę większość osób w ogóle nie kojarzy, chociaż mówimy o tych działaniach i jak teraz powiemy, a jakieś właśnie działania, tutaj synagoga była, szukaliśmy i tak dalej, pewne rzeczy, które były, czy nie wiem, Hotel Savoy, czy festiwalowe rzeczy, a to też centrum nie kojarzy się. Kojarzy się od momentu, kiedy jesteśmy w miejscu przede wszystkim, to jest 7 lat. Wydaje mi się, że 7 lat dla instytucji, zbudowanie od zera to jest niedużo, także jesteśmy na początku drogi i bez wątpienia Centrum Dialogu od początku ma być instytucją, która promuje wielokulturowość bazującą na wielokulturowej historii Łodzi, także te związki z historią są ważne, ale my zawsze wszystkie nasze działania robimy w kontekście współczesnym, czyli nawet jeżeli mówimy o wydarzeniach związanych z II wojną światową, to staramy się je pokazywać poprzez to, co się obecnie dzieje. Jeżeli rozmawiamy o szperze, o wielkiej szperze, to rozmawialiśmy też o tym, co się działo w tym momencie w Syrii z dziećmi. To, że rozmawiamy o Karskim, czy jeżeli rozmawiamy o ludobójstwie, rozmawiamy właśnie o tym, czego niestety się nie uczymy z historii. Ale rozmawiamy także o wielokulturowości współczesnej, która jest nas otacza, bo bazujemy na historii, ale mówimy o tym, co się dzieje teraz. I to jest absolutnie ten kierunek, współpraca z mieszkającymi w Łodzi, coraz liczniej przybywającymi tutaj różnorodnościami, przedstawicielami różnych światów, różnych kultur, różnych też religii, różnych światopoglądów, to jest bardzo ważne, a jak widzimy to jest temat niezwykle wymagający empatii i potrzeby nie tylko rozmowy, ale działań. Także odpowiadając Ci na pytanie, jesteśmy już, jest to jakiś etap, możemy opowiedzieć, zrobiliśmy przez te 10 lat to, ale przed nami jest jeszcze bardzo dużo ważnych rzeczy do robienia i mamy nadzieję, że będziecie Państwo z nami, a także nam podpowiadali, co uważacie, że powinniśmy robić, jak reagować, w jaki sposób ten świat oswajać i tłumaczyć. Ja teraz... Państwo tego nie widzieli, ale my potakiwaliśmy z Michałem. Nie, ja teraz taką mam jeszcze w ogóle myśl, że w sumie to nasz statut, czy ta jakby nasza misja, to ona jest taka tak sformułowana, że ona nie sprzyja skostnieniu instytucji. Bo jak sobie myślę o instytucjach właśnie takich samorządowych, czy w ogóle takich związanych z historią, to one w którymś momencie są skostniałe i one już są takie nie pasujące do współczesności, nazwijmy to tak. A tutaj jakby centrum ma taki status, że zawsze będzie coś do roboty i to się po prostu musi zmieniać. No tak, na dobre i na złe można powiedzieć. Świat nam nie pozwala przestać, ponieważ cały czas są różne wyzwania, bo niestety wciąż są konflikty, bo niestety wciąż nie jesteśmy dla siebie dość dobrzy, bo wciąż ludzie prześladują. No teraz to już w ogóle świat oczywiście nam postawił wszystkim na świecie ludziom wyzwanie, które
które wymaga chociażby rozmowy i dialogu, bo tak bardzo potrzebujemy tej rozmowy. Wręcz to jest coś, co jest prawie najważniejsze obok zdrowia, jest rozmowa. Także myślę, że Centrum Dialogu tutaj jeszcze ma to wyzwanie, ale to mamy akurat tak naprawdę wszyscy my jako ludzie. No i chyba tą puentą będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Dziękuję bardzo pani dyrektor za zgodzenie się i poświęcenie nam czasu. No, żeby... Przestań, bo teraz to trochę no jak? No co mam powiedzieć? Jak to, tak. No super, bardzo fajnie, proszę Państwa, zapraszamy do nas, kiedy tylko będzie można, a dopóki nie można, zapraszamy na nasze wszystkie możliwe kontakty z nami, jakie są przez wszystko, co mamy, przez Facebooki, Instagramy, telefony, maile, co tam jeszcze powiedzcie. To ja tylko dodam jeszcze takim młodzieżowym slangiem, subskrybujcie, dawajcie lajki, komentujcie, udostępniajcie. O, proszę. No tak. Michał się ze mnie śmieje teraz. Ja też. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. My bardzo. Dziękujemy.